wpłynęła, ja to znam, ona... Ja ktoś to po złości nie zrobił temu Leonardowi. Ja też się tak zastanawiałem, no wiesz. Po co tak blokuje? Dokładnie pokazujemy wszelkie aspekty prawne. I ostatni pokój. Tak, i tu mamy ostatni pokój. Jedyneczka, na parterze, też taka sympatyczna jedynka. U gazu wszystkich rachunków. Jeszcze raz, tak. Na czysto jest to ile? Cześć! Właśnie jesteśmy w drodze na kolejne inwestycje, kolejne przygody, cały czas działamy, cały czas się rozwijamy. My również, chociaż uczymy, to też cały czas się uczymy. Dlaczego? Dlatego, że świat nieustannie się zmienia. Z każdym dniem, z każdym miesiącem, z każdym rokiem. Ten, kto się nie rozwija, stoi w miejscu, a kto stoi w miejscu, się cofa. Więc żeby być na bieżąco, musimy cały czas być w ruchu. Czego się dzisiaj dowiesz z tego odcinka? Będzie sporo o liczbach, sporo o różnych wyzwaniach oraz tym, co się dzieje obecnie na świecie. Zapraszam! Cześć, z tej strony Dawid Owbusz i to jest kolejny odcinek na naszym kanale, gdzie dzielimy się z Tobą wiedzą oraz doświadczeniem samych praktyków. Dzisiaj znajdujemy się w Londynie i będziemy Wam przedstawiać kolejny projekt, ale zanim do tego przejdziemy, troszeczkę o sytuacji na świecie. W momencie, gdy to nagrywamy, jest lipiec 2022 i parę dni temu Ray Dalio, uwaga, to jest człowiek, którego szanuję, który ma wedle moich fundamentów odpowiednie wartości. Bardzo mi się go przyjemnie słucha, bardzo mi się czyta przyjemnie jego książki. Miliarder ze Stanów Zjednoczonych zainwestował na spadek ekonomii. Ponad 10 miliardów na Europę, tyle zainwestował, czyli jest tak przekonany, że po prostu teraz będzie już to tąpnięcie tej gospodarki, ten kryzys w końcu się odpali i będzie ten zapłon. Oraz podobne pieniądze, jak nie większe, zainwestował jeszcze na Stany Zjednoczone, gdzie również twierdzi, gdzie największe spółki będą tracić na giełdzie. Co to może oznaczać? To może oznaczać wiele tak naprawdę rzeczy. A przede wszystkim to, że ludzie będą teraz ubożeć, będą szanse na to, że niestety część osób straci pracę, jak duże spółki tracą na giełdzie, zaczyna się pojawiać strach, zaczynają mniej inwestować, mniej wydawać, pojawia się coraz więcej zwolnień. Jak jest coraz więcej zwolnień w różnych firmach, no to jest coraz więcej ludzi, którzy nie pracują, oni mniej wydają, wydają na produkty pierwszej potrzeby, a pierwszej potrzeby zawsze jest mieszkanie i zawsze jest jedzenie. I robi się nam efekt domino, tak? Tak powstaje po prostu kryzys, tak naprawdę w uproszczeniu. Więc no, trzeba się szykować, tak? Trzeba się szykować, trzeba. Teraz będą chude lata, trzeba ciężko pracować. Pamiętajmy, że jeżeli jesteście na etacie, no to pracodawca zatrzyma tych, co są produktywni, tych, na których może liczyć, będzie zwalniał oczywiście tych, którym się nie chciało. No taka jest brutalna prawda i my musimy się z tym liczyć. Ale nas to nie zatrzymuje, dalej inwestujemy, bo po każdym kryzysie w końcu po tej burzy wychodzi słońce, tak? I w historii człowieka prędzej czy później te kryzysy zawsze się kończyły i ja jestem przekonany, to jest moje wierzenie, nie musicie się z tym zgadać, że nie będzie tym razem inaczej, tak? Więc po tej burzy pojawi się słońce, ale tyle jeżeli chodzi o pogodę. Przejdźmy teraz do dzisiejszego tematu. Dzisiejszym moim gościem jest Irek wraz ze swoją żoną Ewą. I słuchajcie, Irek jest u nas wykładowcą. Wykładowcą, który przede wszystkim inwestuje. Każdy z naszych wykładowców musi być praktykiem i musi być inwestorem. Nie mamy teoretyków, niech sobie żyją oczywiście teoretycy, ale teoria z praktyką, no to ma coś wspólnego, ale zderzenie jest jak z lokomotywą, tak? Więc przejdźmy do naszych gości i dowiedzmy się, co u nich teraz słychać i jak zwykle kolejne projekty. Cześć Irek. Witam Dawid. Cześć, cześć Ewa. Cześć. Więc tak, zanim zaczniemy, Irek, zanim będziemy mówić o projekcie, powiedz mi tak, przede wszystkim co u Ciebie, co to w ogóle jest za znak, co tutaj się dzieje? Już.
Po pierwsze tak, ten znak, który tutaj widzimy, jest to nasza agencja nieruchomości, którą obecnie mocno rozbudowujemy. Mamy jeden oddział w Bristolu, on obejmuje Bristol oraz Bath, a w tym momencie rozwijamy również agencję w Londynie. Głównie jest to zachodni Londyn, ale nie ograniczamy się tylko do tej części. I pomagamy landlordom w wynajmie, pomagamy w zarządzaniu nieruchomościami, jak i również w kupnie oraz sprzedaży nieruchomości. Czyli jeżeli ktoś ma nieruchomość, chciałby ją sprzedać, jak najbardziej dajemy naszą profesjonalną wiedzę, ekspertyzę do tego, żeby w tym całym procesie pomóc. Jeżeli pytałeś też o kolejne takie tematy, których obecnie jesteśmy mocno zaangażowani, oprócz tego, że cały czas rozwijamy nasze portfolio związane z rent to rent, to w Bristolu 2-3 tygodnie temu również otworzyliśmy kolejny projekt dla jednego z naszych inwestorów. To jest 3 bedroom house, który przekształcamy na 6 bed licencjonowane HMO. Także masa tego typu. A projekt, który jest za Tobą, to jest tutaj, do Twojego portfolio, rozumiem? Tak, dokładnie. To jest do naszego portfolio. Znajdujemy się w zachodnim, mocno zachodnim Londynie. Jest to 6 bedroom HMO. Jest to licencjonowany dom, który niedawno pozyskaliśmy i prawie 90% tej nieruchomości już jest ukończone. Zaraz pokażemy. A co możesz powiedzieć o okolicach? Zachodni Londyn, co tu się w tej najbliższej okolicy znajduje? Jest to bardzo dobre miejsce z uwagi na to, że jeżeli z tego miejsca poszlibyśmy może 3-4-5 minut na nogach, mamy bardzo duży szpital, więc nie powinniśmy mieć problemu z popytem na pokoje. Niedaleko dalej, może 5-7 minut autem, jest duży uniwersytet. Wcześniej ta nieruchomość była wynajmowana właśnie dla studentów. Jest to miejsce, gdzie wielu studentów szuka tutaj właśnie nieruchomości, szuka pokoi. Taka uwaga, bo wiele osób sobie może nie wyobrażać, jak to możliwe, że pokoje mogą być tutaj, klientem targetowym może być ktoś ze szpitala, przecież lekarz czy tam pielęgniarka, no nie zarabiają najgorzej, ale prawda jest taka, że ci lekarze często przyjeżdżają z zagranicy, nie mają żadnej historii, ciężko im wynająć coś przez agencję najmu, bo ich credit score praktycznie nie istnieje. My to doskonale rozumiemy, że ten człowiek, no to nie jest osoba, która ma problem z narkotykami, z alkoholem, tylko po prostu nie ma historii kredytowej, tak? Wiem, że to jest normalny człowiek, który można wynająć, więc my jesteśmy otwarci na takich ludzi. Ja sam na swoich nieruchomościach mam i pielęgniarki, i lekarze, i weterynarze, więc ludzie się dziwią, bo każdemu się kojarzy, że, a przede wszystkim Brytyjczykom, że w nieruchomościach HMO mieszkają studenci, a jak nie studenci, to albo alkoholicy, narkomani, czy inne osoby, których po prostu nie stać na wynajem domu. A nie jest to tak naprawdę prawda. W tym konkretnym domu wcześniej mieszkali? Wcześniej mieszkali studenci, czyli nieruchomość była wynajmowana dla studentów. To może wejdźmy do środka i zobaczmy i opowiedz parę historii, w jakim standardzie ci ludzie tutaj żyli, tak? Okej, okay, zapraszam. To zaczniemy może od, tym razem wyjątkowo od góry i zejdziemy na dół. Ja już parę ciekawych historii znam. Proszę bardzo. Więc tak, Irek, dom widzę, odświeżyłeś tak na czysto, na biało? Tak, ponieważ jest to rent to rent, więc generalnie my nie kupujemy tej nieruchomości, więc challenge polega na tym, aby zrobić dobrze, bardzo dobrze, ale nie wydając zbyt dużo pieniędzy, więc jest to pewnego rodzaju wyzwanie, ale jest to, nie jest to nasza pierwsza nieruchomość, więc dokładnie wiemy, jak się do tego zabrać. Tutaj na górze obejrzymy sobie teraz, mamy 4 pokoje, prawie wszystkie są skończone. Mhm. Mamy jeszcze parę rzeczy do dokończenia, czekamy na chociażby parę takich drzwi przesuwnych, które się mają pojawić w przyszłym tygodniu. Jutro przyjeżdża do nas skip, więc wszystkie te rzeczy, które są na zewnątrz, po prostu wyrzucamy, tak żeby następnym razem, jak ktoś tutaj przyjdzie, już na viewing było. Tak, czyli całe ten na zewnątrz wszystko zniknie. Tak, dokładnie. Zanim dojdziemy jeszcze do liczb, bo na pewno dzisiaj też będą liczby, żebyście Wy mogli sobie w głowie to poukładać, bo jak Wy mnie znacie, to wiecie, że przede wszystkim how to do it, a nie you can do it. Jak ja słucham już kolejnych historii you can do it, rozumiem, że to może być też potrzebne, ale ja wiem, że to nie jest najważniejsze, tak, żeby ktoś Ci powiedział, że możesz. No dobrze, ale co możesz? Może powiedz mi coś o liczbach, powiedz mi coś o wyzwaniach, na co muszę uważać, z czym to się jest i tak naprawdę jakie przeszkody się mogą pojawić też, tak? To jest najważniejsze, a you can do it to jest, słuchajcie, okej, okay, niech jest jakaś ta motywacja, ale przede wszystkim how to do it. Więc jak tutaj było? How did you do that? Tak, lecimy po kolei. Strasznie, czyli zawsze jest takie pytanie, jak człowiek odwiedza tego typu nieruchomości i jak my przyjechaliśmy tutaj na viewing,
to historia wyglądała w ten sposób, że dom był wynajęty dla studentów, więc generalnie landlordka wysłała informację, wysłała notice, że przyjedziemy na viewing, oglądaliśmy te nieruchomości i człowiek później wychodzi, zastanawia się, jak ci ludzie w takich warunkach mogą mieszkać, czyli one były żadne. Dom był bardzo, bardzo mocno zaniedbany, czyli zaraz za chwilę pokażemy takie właśnie niedociągnięcia. Możecie zobaczyć, załączamy zdjęcia, jak te pokoje wyglądały wcześniej, więc tutaj mamy standardową jedynkę, tak? Tak, tu jest standardowa jedynka, tak jak widzicie, w zupełności wystarczająco miejsca dla jednej osoby. Nasza praca tutaj polegała na tym, aby wszystko przemalować, wyczyścić, odświeżyć, naprawić, jeżeli coś było do naprawienia i wstawić nowe meble, wstawić pościel, zrobić tak, żeby ktoś tutaj wszedł, poczuł się przyjemnie i chciał tutaj dokładnie mieszkać. Tu mamy kolejną... Tak, tutaj zaraz po prawej mamy kolejny pokój. W tym miejscu czekamy jeszcze na śruby do jednego z łóżek. Poza tym wszystko jest gotowe, wszystko jest zrobione. Tutaj, jeżeli chodzi o ten pokój, ciekawa historia polega na tym, że dokładnie w tym miejscu mieliśmy wbudowaną szafę, tak zwaną walk-in. I no, szafa, nie wiem ile ona miała, z 20-30 lat, więc jak się wchodziło do tego pokoju, to on tak, ja zawsze mówię, delikatnie trącił myszką, tak? Czyli po prostu był mocno, mocno starawy, plus ta strasząca taka szafa. Więc tą szafę usunęliśmy i oczywiście, jak ją usunęliśmy, oczywiście wcześniej też spytaliśmy landlordki, czy mamy na to zgodę, czyli wszelkiego rodzaju tego typu ruchy, jak usuwanie czegokolwiek, mebli, które można wynieść, ale również tych wbudowanych, no musimy mieć zgodę właściciela na nieruchomości, że wolno nam to zrobić, bo jeżeli dostaniemy, no to możemy finalnie skończyć na tym, że po tych paru latach będziemy chcieli oddawać dom. Ktoś powie, zaraz, ale tutaj był pewien mebel, gdzie on jest. Tak, więc, i teraz zapłać za niego. Tak, więc to trzeba uzgodnić i w momencie, kiedy usunęliśmy tą szafę, tutaj pojawiła się goła podłoga, czyli mieliśmy po prostu czyste deski. Na szczęście te panele, one się trochę różnią kolorem. Tak ci przerwę, czyli tak standardowo po brytyjsku. Jeżeli nie trzeba dawać do końca paneli, wykładziny, to po co, bo w końcu mebel to się nie daje. To się nie daje, bo mebel zasłania, tak? Tak, i później się po prostu ściąga tą warstwę wierzchnią i nagle jest pewna niespodzianka. Tak, jak mebla już nie ma. Więc tutaj musieliśmy dopasować, na szczęście były te panele, trochę się różnią kolorem, natomiast w momencie, kiedy tu postawimy łóżko, ktoś wchodzi do pokoju, nie będzie to jakoś w jakiś sposób, nie wiem. Będzie zasłaniało. Kogokolwiek oczywiście. Więc mamy tutaj drugi pokój, idziemy dalej, tak? No i zaraz na wyjściu z pokoju jest taka standardowa brytyjska łazienka. No niestety, no wiadomo, że to nie jest twój dom. Zostają dwa krany, więc no nie ma sensu też, żebyś ty tutaj nie wiadomo jak duże pieniądze wkładał w ten dom, bo ten dom zostaje z właścicielem, tak? Tak, to jest dom właściciela, więc trzeba mieć to zawsze na uwadze. My sprawdzamy, czy wszystko działa. Oczywiście w jednej z łazienek na dole tam były krany w takim fatalnym stanie, że je wymieniliśmy. Ale nie są to jakieś duże koszty. Tutaj po prostu trzeba było trochę odświeżyć, ponaprawiać, kupić nowe klosze, których nie było, czyli były tylko te po prostu wystające żarówki i łazienka wygląda tak, że można ją używać. Dosyć duża łazienka. Tak. Ja już tak patrzę na nią, gdybym ja miał to jako swoje, czy może bym pewnie kawałek z niej wyciął i zrobił osobne wejście na przykład do tego pokoju, żeby miał własną łazienkę. I to jest najbardziej prosta możliwość, nie? Gdyby to było twoje. Tak, więc tu mamy kolejny pokój. W tym pokoju mieliśmy w sumie najmniej pracy. Położyliśmy tapetę tak, żeby dodać pewnego takiego fajnego designu. To zawsze są pomysły Ewy, jak ten pokój po prostu urządzić, żeby wyglądał ładnie. Więc tu żeby w sumie w tym pokoju. Tak, w tym pokoju mieliśmy najmniej pracy, ładne meble i więcej kwiatków zobaczycie na parterze, jak do niego dojdziemy, a został nam ostatni pokój tu na górze, co też jest jak dla mnie, jak wszedłem, to nieco komiczne, gdzie mamy open space do łazienki, więc ktoś sobie może siadać na toalecie, jakiś gość przyjść, a tutaj wy... Tak, czytać gazetę. Tak, czytać gazetę, tak, a no i dokładnie sobie siedzisz i możesz sobie pomachać znajomym, tak, i wszystko jest oglądać okay. Świat przez okno, świat przez okno, tak, natknąć się bardziej. Tak. Więc pokój z łazienką, no dużych rozmiarów łazienka. Pokój jest duży, pokój tak zwany ensuite. Wcześniej tutaj była taka kotarka, która sobie wisiała, więc jak ktoś chciał skorzystać z łazienki, to ją przesuwał. My stwierdziliśmy i oczywiście mieliśmy jedne z tych drzwi przeszklonych, były na tej ścianie. Tu widać, że za tym nic nie ma, więc my to jeszcze troszkę zakryjemy, położymy tapetę. Tu już zamówiliśmy tak zwane drzwi przesuwne, czyli te slide doors. One przysłonią całą tą szafę i będą też osobne.
osobne drzwi do łazienki. Czyli jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z łazienki, będzie miał drzwi, odsunie, zasunie, no i będzie to dosyć ładnie też i wyglądało. Tutaj tak, chodźcie zobaczyć do środka, już Wam sprzedam też takiego tipa, gdybyście wyrobili swój dom własny. Zaraz zobaczmy. Tak samo tu mamy dodatkową przestrzeń, też by to mogło być zlikwidowane, podzielone na pół i tak naprawdę tu mógłby być w tej części prysznic, toaleta, umywalka i to byłoby do tego pokoju, a to byłoby na przykład zamknięte, prysznic, toaleta, umywalka i tu mogłoby być wejście do tego poprzedniego. Na przykład, tak? Że jest zawsze dużo możliwości, można to pomodelować, a te pokoje z łazienkami dużo lepiej się wynajmują. Chociaż są dużo droższe w najmie od zwykłych, to jednak ludzie są w stanie więcej zapłacić za ten komfort posiadania własnej pełnej łazienki. Tak, tutaj mamy dosyć dobrych rozmiarów kuchnię, lodówkę. Główne zadanie polegało na tym, żeby ją ładnie odświeżyć, wyczyścić, umyć, plus parę jakichś takich usterek, które gdzieś tam zawsze się znajdą, niedomykająca się szuflada, coś tam odpadającego, trzeba było to po prostu naprawić. Tak, i kuchnia jest już gotowa dla każdego z tenantów. Robimy to zawsze w ten sposób, to jest taki pomysłowy, żeby ponumerować, w zależności, który ktoś ma pokój, nie ma wtedy problemu z jakiej szafki, tak jest. Po prostu korzystam, nie muszę myśleć. Nie ma konfliktów. Tak, dokładnie. I teraz przejdziemy sobie. Tu mamy taki duży living dining room, tak? Tu jest bardzo, bardzo fajne, duże wygodne miejsce, gdzie mamy duży stół, mamy kącik do tego, żeby sobie usiąść. Mhm. Plus polega na tym, że ten stół oraz te krzesła odziedziczyliśmy po landlordce, czyli po prostu bardzo dobra jakość i stwierdziliśmy, że warto, żeby po prostu to zostało na miejscu. Plus tam za chwilkę sobie wyjdziemy na zewnątrz. Mamy. A może zanim na zewnątrz jeszcze dokończmy te pokoje na dole? Jeszcze mamy tutaj dwa kolejne pokoje. Jeden po lewej stronie, to jest taki pokój, gdzie mamy tutaj toaletę z umywalką. No i też, do prywatnego byśmy, wiesz, zrobili jednak troszeczkę większe i już wstawili ten prysznic. I oczywiście ma sens tutaj włożenie prysznica. Oczywiście tu też parę rzeczy musieliśmy naprawić. Tak. Tu w tym momencie wymienialiśmy te krany. To jest na przykład takie niebezpieczne, zobaczmy, nie jest nawet zabudowane. Odstające rury, no ale to jest brytyjska myśl techniczna. Więc może być niebezpieczne, jak ktoś przyhaczy, tak, że zaraz. I tak wygląda dużo, dużo lepiej niż tak, poprzednio. Jasne. I to jest kolejny pokój, gdzie była wbudowana szafa. I ten pokój w momencie, kiedy odebraliśmy klucze do tej nieruchomości, czyli wyobraźcie sobie, jak oglądaliśmy tą nieruchomość, tutaj byli studenci, każdy pokój był wynajęty, oglądaliśmy każdy pokój, więc tu sobie ktoś mieszkał. Jak odebraliśmy klucze, dom był już pusty, weszliśmy tutaj, to tak jak my sobie teraz stoimy i rozmawiamy swobodnie, byłoby to niemożliwe z uwagi na smród, na wilgoć i tak dalej. Więc jak weszliśmy, landlord zostawił tu urządzenie do osuszania i powiem, że po paru godzinach pełny pojemnik wody trzeba było wylewać. Tą szafę zlikwidowaliśmy. Ona była jakaś przegnita? Wiesz co, z zewnątrz nawet nie, ale jak ją zlikwidowaliśmy, to ściana wyglądała koszmarnie. Tu były najgorsze ściany w ogóle w tym pomieszczeniu. Była zgrzybiała, tak? Była po prostu w fatalnym stanie. Więc i zaraz odkryjemy dlaczego. Właśnie zawsze trzeba zlikwidować przyczynę, a nie dawać kolejną warstwę tapety, Ale to już się dowiemy, jak wyjdziemy na zewnątrz. I ostatni pokój. Tak, i tu mamy ostatni pokój na parterze. Też taka sympatyczna jedynka, gdzie po prostu jest w zupełności wystarczające miejsca. Łóżko, szafa, komoda i biurko. Dla jednej osoby, dokładnie tak. Okej. Okay. No i co tam na tym zewnątrz jest ciekawego? Na zewnątrz? Na zewnątrz mieliśmy tutaj niespodziankę. I ta niespodzianka polegała na tym, że oczywiście no, należało się zastanowić, skąd ta woda, tak? Skąd się bierze wilgoć, bo to jest tak, jak Dawid wspomniałeś, tak? No okej, mogę zdjąć tą szafę, mogę ją przetapetować, przemalować cokolwiek, ale minie parę miesięcy i mamy ten sam problem. Oczywiście. Więc teraz zobaczmy na tą rynnę. Ta rynna była schowana wewnątrz, czyli cała woda w momencie deszczu, dużego, średniego, jakiegokolwiek, spływała sobie tam na dół i ona po prostu zalegała i cała ta ściana tą wodę piła. Plus kolejna rzecz, ktoś zrobił tutaj takie odwodnienie. To zaraz przerwę Ci na sekundę, przepraszam. Zaraz zobaczmy, leci tutaj ta ściana, ta rura na drugą stronę, woda tu się zbiera, robi się błoto, bardziej pada, to się podnosi poziom wody, styka się to z cegłami, cegły piją wodę i w środku wychodzi grzyb. Prosta, słuchajcie, sprawa.
banalnie prosta sprawa, przełożyć trzeba rurę, żeby wpadała ta woda do rynny. Ale co się dzieje dalej tak, z tą rynną? Ponieważ to dlatego jeszcze jest odkryte, bo jest nieskończone. Woda płynęła sobie dalej i w tym momencie ktoś tutaj naprawiał tą ścianę i widać teraz ja zbiłem ten murek. Tu była taka zrobiona tama na dole. Czyli w momencie, kiedy woda sobie płynęła, ja to ona... Ja ktoś to po złości nie zrobił temu landlordowi. Ja też się tak zastanawiałem, no bo po co tak. Blokujesz, tutaj murujesz to i po co blokujesz odpływ wody? Ja tego nie mogłem zrozumieć, wiesz, ja nie jestem budowlańcem, ale po prostu nie rozumiem tego. Druga rzeczy. Sprawa, ten człowiek, tak. Co naprawiał tą ścianę, no odciął tutaj ten plastik, tak? Tak. I nie ma tak naprawdę zakrycia, więc teraz jak woda będzie się zderzała, to zderza się tutaj z tymi cegłami i to teraz tu będzie tą wodę będzie piło i teraz z drugiej strony będzie grzbiało. No ale sam fakt mówi, że właśnie to usunąłeś i już sobie woda po prostu... Woda już może płynąć. Spływa sobie tam do... Tu oczywiście tą część, cały ten róg zabezpieczymy. Ciekawostka polegała na tym, że w momencie, kiedy mieliśmy tutaj rozmowę z landlordką, ona nam pokazała tę nieruchomość. Po rozmowie ja później jeszcze wróciłem, poprosiłem studentów, którzy tu mieszkali, o możliwość jeszcze raz wejścia na spokojnie, porozmawiania i tak dalej. I jeden z nich zwrócił mu uwagę na to, właśnie na ten problem, tak, że jak był duży deszcz, to nagle jest masę wody po prostu na podwórku. No bo nie ma jak spłynąć. I oczywiście nie miał kto im w tym pomóc, tak? No ale teraz wiemy, z czego to wynika. No to są zawsze, słuchajcie, tak naprawdę banalne przyczyny powstawania różnych szkód w domu, które trzeba zlikwidować, ale z jakiegoś powodu nie są likwidowane i te domy się zapuszczają się niestety, są w coraz gorszym stanie. Jeżeli jest coraz gorszy stan, trzeba obniżać cenę, jeżeli obniżamy cały czas cenę, to przychodzą ludzie z różnymi wyzwaniami w życiu, gdzie mają, nie wiem, problem z alkoholem, narkotykami, oni jeszcze bardziej ten dom zapuszczają i to jest po prostu linia tak, pochyła, równia pochyła na dno. Tak. Więc robiąc nieruchomości, nawet jak Robert Kiyosaki mówił o wolności finansowej, można oczywiście, mając nieruchomości, nie mamy tak, że 40 godzin na dobę musisz te domy pilnować. Jest to na tyle komfortowe, że po prostu raz na jakiś czas chociaż powinieneś sprawdzić, co się dzieje, obejrzeć te nieruchomości, obejrzeć, posłuchać tenantów, czy czegoś nie wyszło, bo te domy tak naprawdę żyją, ktoś korzysta, cały czas żyją, cały czas coś się dzieje i jednak nieustannie co jakiś czas rzeczy się psują, trzeba naprawiać, to gdzieś kolanko, to gdzieś kran, to gdzieś kapie przy grzejniku i tak w kółko, trzeba też tego doglądać, tak? I plus tutaj jeszcze polega na tym, że jak my przygotowujemy taki dom, to też staramy się wyłapywać pewne usterki. I ciekawostka polega na tym, że można niedużym kosztem ją zlikwidować i tak jak wspomniałeś właśnie później o pilnowaniu tego domu. Jeżeli na początku, w momencie kiedy ten dom jest pusty, przygotowujemy go do wynajmu, zrobimy to dobrze, to później nie będziemy mieli sytuacji, że nagle za miesiąc nam ktoś dzwoni i trzeba... Ktoś już mieszka i teraz trzeba po prostu w ramach tego czasu, gdzie ktoś mieszka, trzeba uzgodnić fachowca, który przyjedzie i będzie to naprawiał, więc lepiej to zrobić wcześniej. Jasne. Czy miałeś więcej tutaj przygód związanych z nieruchomością, czy to już wszystkie? Z tą, wiesz co, taki challenge też polegał na tym, że wiesz, jak oglądasz taką nieruchomość, jeszcze pierwszy viewing, jak robiliśmy, osoby, które tam mieszkały, wiesz, pozasłaniane zasłony i tak dalej, więc też ciężko jest wszystko wyłapać. I dopiero później, jak wchodzisz, dom jest pusty, odkrywasz. Te, co podkazałem, to były główne, tak, ale była to sytuacja tego typu, gdzie liczyliśmy, że zrobimy go szybciej go przygotujemy. Ale przez to się przyciągnęło. Ale trochę nam się po prostu przyciągnęło, więc to trzeba też mieć na uwadze, że nieraz może być takie, tego typu sytuacja. Przejdźmy do środka, porozmawiamy troszeczkę o negocjacjach, jak udało Ci się zdobyć taki dom i coś o liczbach. Okay. Zanim przejdziemy do liczb, Irek, powiedz coś na temat tej historii, no bo jednak mamy tutaj to działające HMO, czyli landlord chciał to oddać, może po prostu HMO is dead, no to jednak Ty jednak tę nieruchomość wziąłeś na siebie. Dlaczego ten landlord chciał Ci tę nieruchomość oddać? Jak wyglądały te negocjacje i ile czasu Ci zajęło, żeby ten dom zagospodarować sobie już na swój użytek, na użytek Twoich przyszłych klientów od momentu obejrzenia do skończenia tego remontu? Okej, wyglądało to w ten sposób, że uruchamiamy pewną akcję marketingową, czyli zaczęliśmy też wysyłać listy i na jeden z tych wysłanych listów odpowiedziała nam landlordka, po prostu do mnie zadzwoniła, ja tam podaję swój adres mailowy, telefon i tak dalej. Odebrałem telefon, zaczęliśmy rozmawiać przez telefon. Była to jedna, później kolejna i chyba trzy rozmowy telefoniczne.
Ja oczywiście jak rozmawiam przez telefon, dążę do tego, żeby się umówić, żeby spojrzeć komuś face to face, zobaczyć nieruchomość, zobaczyć osobę, która jest właścicielem tej nieruchomości. Natomiast też zdarza się tak, i tu było tak w tym przypadku, że właścicielka tej nieruchomości najpierw chciała ze mną porozmawiać i zobaczyć, czy jej się w ogóle opłaca przyjeżdżać, rozmawiać ze mną i tak dalej. Więc to były 3 rozmowy telefoniczne. Przyjechaliśmy tutaj na viewing, obejrzeliśmy dom. Ona też miała swoją cenę z tyłu głowy, my mieliśmy gdzieś tam swoją, w szczególności po obejrzeniu nieruchomości. W każdym razie też pokazaliśmy jej swoje projekty, które do tej pory zrobiliśmy, i jak zobaczyła, jaką robimy jakość, więc po tym i po rozmowie powiedziała, że ona by była na tak i chciałaby z nami podpisać umowę. Kwestia, czy się dogadamy. Dlaczego chciała podpisać umowę? Ten dom był wynajmowany dla studentów i stan tego domu żaden. Ona plus jej mąż, który jest dużo starszy od niej, no nie mają już tyle siły, czasu na to, żeby się zajmować tą nieruchomością i chcieliby kogoś, kto o tą nieruchomość zadba. Mieli tutaj agencję też nieruchomości i gdzieś ta współpraca wyglądała słabo, mówiąc delikatnie. Więc po spotkaniu zaczęliśmy po prostu rozmawiać o cenie, zaczęliśmy rozmawiać o kontrakcie. Podpisaliśmy umowę, jak dobrze pamiętam, był to kwiecień, aczkolwiek klucze odbieraliśmy 16 czerwca, czyli no i też umowa ruszała od 16 czerwca z uwagi na to, że studenci do tego czasu mieszkali, czyli odbieraliśmy klucze następnego dnia, jak oni się po prostu wyprowadzili. Czyli wcześniej mieliśmy już zagwarantowane, że mamy umowę. Umowę zabezpieczyliśmy na lat 5, więc mamy przez 5 lat ciągłość, mamy stały czynsz, który tam został wbity i mamy pewne też wynegocjowane plusy związane z tą umową. Bo to jest tak naprawdę tutaj win-win dla obu stron, tak? Bo ty się cieszysz, że włożyłeś tutaj pracę i masz ten dom zabezpieczony na następne 5 lat. Co nie znaczy wcale, że od razu po 5 latach Dan do ciebie powie umowę, tak? No bo będzie zadowolony. A dlaczego będzie zadowolony? Bo ma gwarantowany czynsz, tak? Tak, dokładnie. Wiesz, mamy takie pierwsze umowy, które my podpisywaliśmy, to były umowy 3-letnie. I przy pierwszej takiej umowie, która nam się skończyła, zanim się ta umowa jeszcze skończyła, pierwsze co landlord chciał z nami zrobić, podpisać kolejną umowę. Czyli jeżeli landlord ma pomysł na tą nieruchomość, co my w trakcie rozmowy sprawdzamy, kupiłem ją jako asset, trzymam ją po to, żeby po prostu z niej zarabiać czynsz i my to robimy dobrze, to nie będzie szukał tak naprawdę nikogo innego. Będzie po prostu z nami tak długo, jak oczywiście my będziemy robić dobrą robotę i jak on długo będzie tą nieruchomość posiadał. Bo jednak agencja najmu, no to jest troszeczkę inna. Jest trochę inaczej. Inne podejście, bo nie ryzykuje agencja najmu. Tak, dokładnie. Ty jak będziesz miał puste pokoje, to ty tracisz, bo masz gwarantowany czynsz. Agencja najmu bierze po prostu prowizję od tego, co tutaj zarobi brutto i koniec. Tak. I jak jest pusty pokój, dobra, to po prostu no, nie dostaniemy tam załóżmy 15% czy 10%, zależy jaki typ nieruchomości, od tego, że jest coś puste, tak? Ale my z naszej kieszeni nie tracimy. No, mamy tyle ludzi. Zaraz dojdziemy, zaraz to sobie wynajmiemy. Nie ma tej takiej presji, tak? Dokładnie, tak jak ma presję właściciel, czy jak ma presję człowiek, tak jak ty właśnie, gdzie masz gwarantowany czynsz. Tutaj słusznie na to zwróciłeś uwagę, podejmujemy pewne ryzyko, bo my ten czynsz gwarantujemy, więc z naszej strony my musimy zrobić wszystko i musimy wiedzieć, co robimy, że my w momencie, kiedy podpisujemy umowę, wiemy, ok, tyle jest czynszu, za tyle i tyle możemy wynająć pokój i musimy wiedzieć, jaką pracę mamy zrobić, żeby ten pokój wynająć za więcej, niż do tej pory wynajmował landlord. Landlord wynajmował w sumie całą nieruchomość dla grupy studentów. Inaczej się trochę wynajmuje dla professionals, jeżeli my wynajmujemy pokój po pokoju. Więc my tą pracę musimy włożyć taką, żeby rzeczywiście na tym później zarobić. I ile czasowo to zajęło? Od momentu, kiedy obejrzeliście? Już Ci powiem, liczyliśmy, że zmieścimy się w 2 tygodnie, ponieważ landlord, jeżeli chodzi o negocjacje, landlordka tak naprawdę nie była łatwa, czyli bardzo trudno się z nią w ogóle cokolwiek negocjowało. A to też podyktowane jest tym, że ona wie, że w tym miejscu tu się pokoje wynajmują. Nie ma zbyt dużego problemu z wynajmem pokoi, w szczególności jeżeli masz dobry standard. Więc jeżeli chodzi o negocjacje one w sumie nie były jakieś zbyt długie i ten termin, który my wynegocjowaliśmy, jeżeli chodzi o przygotowanie nieruchomości, mieliśmy 2 tygodnie, gdzie nie płaciliśmy czynszu, ale tak jak wspomniałem, no w tym terminie niestety się nie wyrobiliśmy. Tak? Mhm. Było więcej prac po drodze. Jeszcze my mieliśmy też ze mną zaplanowany urlop, więc gdzieś to się trochę nam przeciągnęło. Natomiast
Plus polega na tym, że dom jest dzisiaj gotowy i poza tam jeszcze takimi drobnymi rzeczami. Czyli tak od momentu, bo wiem, że pierwszy raz obejrzeliście w kwietniu, tak? Tak, pierwszy raz byliśmy w kwietniu i od momentu, kiedy byliśmy na viewingu, może 2-3 tygodnie to była kwestia rozmowy telefonicznej i wymiany maili, tak? Umowę, negocjacje, ja wpisywałem takie kwoty, a landlordka chciała więcej, później ja coś znowuż negocjowałem. Gdzieś około do 3 tygodni, w momencie, kiedy powiedzieliśmy, jest ok, ja przygotowałem umowę, wysłałem, ona podpisała, odesłała mi umowę, ja podpisałem i było ok. Okej, to więc tak, mamy teraz tą kurę, która wnosi nam te jajka w tym kurniku. Teraz porozmawiajmy o konkretach, ile ta kura tych jajek wnosi i ile kosztuje nas karmienie jej. I już mówimy. Czyli tak, czynsz, który tutaj wynegocjowaliśmy, to 2650 miesięcznie, tyle musimy płacić za cały dom. Udało nam się te parę tygodni wynegocjować, gdzie mieliśmy czas na przygotowanie nieruchomości, nie musieliśmy płacić czynszu. Z depozytem było tak, że właścicielka chciała 5-tygodniowy depozyt i skończyło się na tym, że zapłaciliśmy 1500. Nie udało nam się nie zapłacić nic. Nieraz nam się to zdarza, w tym przypadku nie. Nie zawsze jest tak kolorowo, więc mamy 1500 depozytu. Mamy 2650 czynszu, z depozytem jest taki plus, że w momencie, kiedy zwalniamy nieruchomość, mamy też doświadczenie, parę nieruchomości oddaliśmy, depozyt po 2-3 dniach roboczych wracał nam na konto, więc nie widzę tutaj jakiegoś problemu. I teraz, jeżeli chodzi o koszty włożone w taką nieruchomość, tak jak już pewno z parę razy wspomniałem, challenge polega na tym, że no to nie jest nasz dom. Gdyby to był nasz dom, to włożylibyśmy więcej, więc musimy uważać, żeby czasem nie przesadzić. Więc łącznie, jeżeli zliczymy meble, które musieliśmy kupić, jeżeli wliczymy tutaj na przykład farby, tapety, jakieś materiały, dodatki i tak dalej, przekroczyliśmy delikatnie, tak dzisiaj jeszcze rano robiliśmy ze Wam podsumowanie, ponad 8000 funtów, więc nie jest to mało. Natomiast liczymy, że średnio statystycznie każdy pokój wynajmiemy za ponad 700 funtów miesięcznie. Jak sprawdzaliśmy tutaj okolice, jeden z takich pokoi, które my mamy, ale w dużo, dużo słabszym standardzie, mówię o pokój, mówię o całości domu i również o miejsce, nie tak blisko jak ten nasz, 775 funtów. Okay. Więc liczymy ostrożnie, licząc, że powinny się tutaj pojawić dochody na poziomie między 800-1000 funtów miesięcznie. Zobaczymy jeszcze, jak z meblami, bo na razie meble kupiliśmy. Mówisz już na czysto podliczeniu tak, wszystkich podliczeniu, kosztów, prądu, podliczeniu czynszy, wody, podliczeniu, gazu. Tak, prądu, gazu, wszystkich rachunków. Też raz tak. Na czysto jest to ile? Między 800 a 1000 funtów miesięcznie. Nie na swojej nieruchomości możesz zarobić do 12 tysięcy na rok. Można. Gdzie zainwestowałeś 8 tysięcy swojego wkładu, tak? Tak naprawdę zwraca Ci się kapitał zainwestowany po 8 miesiącach od momentu, kiedy już to wynajmiesz i kolejne lata, no to już jest zarobek na czysto, tak? Dokładnie. No nie zapominajmy, bo jeżeli byś rozwiązał umowę, no te meble to już będą w dobrym stanie, bo to nie jest tak, zaraz każdy sobie wyobraża, że będą zniszczone. Jak ja robię swoje nieruchomości na wysoki standard i pierwsze nieruchomości kupowaliśmy w 2014 roku, dalej te meble się trzymają, nie są ani podrapane, są w dobrym stanie. Wiadomo, że gdzieś tam się zdarzył jakiś tam wypadek przy dużej skali nieruchomości, to jest statystyka, ale tak naprawdę w większości domów 98% tych nieruchomości, 99% nawet, to naprawdę sporadyczne historie, że gdzieś ten mebel musieliśmy wymieniać. Te meble dalej są w dobrym standardzie, jak jest dobry dom, przyciąga ludzi, którzy dbają o tą nieruchomość i dbają również o te meble, więc ty te meble, na które tak dużo wydałeś, gdyby się umowa rozwiązała, możesz to wszystko zabrać. Możemy tak? zabrać, natomiast my jeszcze zrobimy jeden taki ruch, bo już rozmawiałem z brokerem, czyli meble kupiliśmy generalnie za gotówkę, tak żeby po prostu je kupić szybko. Wzięliśmy też z dobrej firmy, więc my mamy doświadczenie już z tą firmą, więc wiemy, że one spokojnie po prostu będą funkcjonowały ładnych parę lat. Natomiast będziemy je refinansować, czyli weźmiemy po prostu umowę leasingową na te meble. Czyli w tym momencie wróci nam cash, który wydaliśmy i będziemy mieli miesięczną ratę. A tą umowę leasingową z kim ty robisz? Wiesz co, mamy brokera, który po prostu nam załatwia firmę, która później z nami... Mamy parę takich umów, więc... Tylko, że wcześniej robiliśmy w ten sposób, że na etapie przygotowywania domu już załatwialiśmy umowę leasingową, a tutaj była taka sytuacja, że chcieliśmy to wszystko po prostu... I też liczyliśmy, że trochę wcześniej to zepniemy, więc stwierdziliśmy, ok, zamawiajmy meble, ja z
zadzwoniłem do tego brokera, on mówi, do 3 miesięcy możecie sobie załatwić refinansowanie. Spokojnie, tak? Więc teraz będziemy mieli trochę spokoju, musimy mu wysłać dokumenty i później po prostu powinny nam te pieniądze nam wrócą, będziemy mieli miesięczną ratę, którą możemy liczyć też w koszty, co też jest bardzo ważne. W koszty waszej spółki, tak, tutaj, która dokładnie, na tym, która dokładnie, na tym dokładnie. Więc tak, Irek, też musimy tutaj otrzymywać naszego Jakuba Komorzystę, Weronikę, która nagrywa. Jak to Jakub zawsze mówi, każdy biznes na siebie działa. Widać efekty moich absolwentów, widać efekty twoich absolwentów. Nie raz, nie dwa, tak naprawdę całą masę razy pokazywaliśmy dużo świetnych historii. Czego osoba właśnie taka, która nie ma tego depozytu, tak? Bądź nie ma go wystarczająco dużo, żeby zacząć inwestować w drogich miastach typu właśnie Oxford, Bristol i nie tylko, no bo na północy, jeżeli ktoś też nie, są tańsze te nieruchomości, ale też możesz nie mieć tego depozytu, żeby zacząć tą przygodę, a możesz właśnie zacząć i uczyć się tak naprawdę na cudzych nieruchomościach rent to rent, bo to zakładasz spółkę i tyle, jeżeli ci nie wyszło, zamykasz spółkę i koniec, no świat się nie kończy, zamknąłeś spółkę i do widzenia, tak? To nie jest tak, że no nie wywiązałeś się z umowy landlordem, no niestety, no zamknąłem spółkę, biznes nie zadziałał i tyle, no landlord oprzeć się smakiem, bo załóżmy myślał sobie coś innego wyobrażał, a ktoś załóżmy źle poszedł do tych negocjacji i za wysoko dał te ceny dla landlorda, przestało mu się to spinać i nie wyszedł mu ten biznes rent-to-rent, bo tak naprawdę wszystko można skopać, tak? Jak ktoś się nie zna, nie ma wiedzy, nie ma doświadczenia, nie ma rzeczy, które nie jesteś w stanie skopać, tak? Więc żeby nie skopać swoich pierwszych inwestycji rent-to-rent, czego może się na przykład taki człowiek nauczyć, który by przyszedł do Ciebie na warsztaty? Generalnie warsztaty to jest praktyczna wiedza, czyli to jest wiedza, jak my robimy i jak przygotowujemy na przykład taki dom. Pokazujemy tą wiedzę z punktu widzenia chociażby przygotowywania się, jak tą spółkę założyć, jakie przepisy prawa funkcjonują, bo to nie jest tak, że ja mogę sobie robić rent to rent nie mając właściwych umów, muszę mieć właściwe umowy. Spółka, jeżeli to jest spółka, no to nie zawsze musi być, ale najczęściej musi być zarejestrowana we właściwych urzędach, tak żebym ja z tego tytułu później nie miał żadnych problemów, więc w trakcie szkolenia dokładnie pokazujemy wszelkie aspekty prawne, pokazujemy jak działać na rynku domów, które już mają licencję, ale również na rynku domów, które nie muszą mieć licencji, czyli też uczymy przepisów, HMO, etc., gdzie jest artykuł FO, jak go czytać, jak go znaleźć. Następnie jak namierzyć takiego landlorda, czyli w jaki sposób go pozyskać, a jak już go mamy, jak poprowadzić negocjacje, jak porozmawiać z tą osobą, żeby ona w zderzeniu na przykład robię to sam, albo jeżeli nie chcę to robić sam, dlaczego mam dom oddać Tobie, a nie podpisać umowę z inną agencją. I wtedy uczymy po prostu, jakie korzyści pokazać, jak tą rozmowę należy przeprowadzić. I kolejna rzecz, jeżeli mamy nieruchomość, no to oczywiście, tak jak tutaj Dawid słusznie wspomniałeś, bo każdą inwestycję można skopać, więc ja też gdzieś słyszałem o tego typu sytuacjach, albo nawet widziałem niektóre nieruchomości, kto ktoś wziął nieprzygotowany, albo nieraz jak nawet moi absolwenci dzwonią i miałem taką sytuację, że ktoś mówi, słuchaj, bo mam tutaj landlordkę, negocjuję, ale ktoś mnie przebił o tyle i tyle. I teraz, jeżeli na przykład jest to rynek, który ja znam, ja mówię, słuchaj, to wytłumacz jej, że na tym rynku nie ma możliwości, żeby ktoś jej zagwarantował tak wysoki czynsz. A jeżeli zagwarantował, to niedługo się skończy. To niedługo będzie po prostu rozwiązywał z nią umowę. I pytanie jest, jeżeli on już na tym etapie jest nieprzygotowany, to jaki dom jej zostawi? Bo wiesz, ja tu wspomniałem, my oddaliśmy parę nieruchomości, ale to nie było problemu, wiesz, dom był gotowy, dom był przygotowany i oddajesz dom w nie gorszym stanie, w lepszym stanie niż brałeś. Tak. I oddajesz wszystko po prostu, jest w porządku, łącznie z tenantami, jeżeli tam są tenanci, więc landlord nie ma problemu z przejęciem domu i oddaniem ci depozytu, jeżeli zapłaciłeś. Więc tego wszystkiego generalnie uczymy na szkoleniu, plus oczywiście negocjacji, liczenia, kalkulator, bo to jest istotne. To jest jedna z ważniejszych rzeczy. A później bardzo, bardzo ważna rzecz, a w szczególności w dobie zmieniających się przepisów, jak znaleźć tego właściwego tenanta, jak go sprawdzić, jak przygotować umowę, jak siebie zabezpieczyć, żeby później nie mieć jakichś niespodziewanych dziwnych oraz problemów. Jak szukać tych landlordów, no bo mamy tutaj tak. 100 domów dookoła i skąd wiesz, gdzie ten landlord będzie, dokładnie, tak? I właśnie dokładnie. To jest też kolejna informacja, gdzie trzeba na te strony governmentu wchodzić i tak naprawdę no, wszystko można powiedzieć jest w internecie, tak? Ale czy wiesz, czego szukać? Do mnie kiedyś tak powiedział, Dawid, wszystko jest w internecie, tak? A wiesz co, ja poznałem na przykład rzeczoznawcę z banku i ona nam dała całą listę rzeczy,
na co bank zwraca uwagę przy wycenie, tak? I co może spowodować, że twój dom dla banku będzie nieatrakcyjny, zaniżej jego wycenę, bądź będzie dla tego konkretnego banku na przykład, czy dla tego portfolio różnych tam banków będzie niekredytowalny. Nie ma tych informacji w internecie, bo to są wewnętrzne informacje na przykład takiego banku, tak? Więc wszystko fajnie, te informacje gdzieś są, ale czy wiesz, jak je wydobyć? Tak, ja na przykład do dzisiaj nie znam człowieka, który stawia wieżowce, abym na przykład bardzo z chęcią z takim wieżowcem, z człowiekiem porozmawiał i bym się go zapytał na przykład parę różnych rzeczy, które mnie interesują, tak? Żebym ja mógł coś wiedzieć więcej, poza tym, co wiem od brokera, poza tym, co wiem od prawnika i od architekta. Chciałbym też na przykład porozmawiać z takim deweloperem, tak? I mam internet, tak? No ale 100 razy bardziej bym wolał sam nawet zapłacić i porozmawiać z gościem, który wieżowce stawia, tak żeby mi ułatwił sprawę. Tak, tak? Bo to jest to, Dawid, na co ty na początku zwróciłeś uwagę. Tak? Tutaj rozmawiamy o praktyce, nie o teorii. Ja często jak zaczynam szkolenie, to już o tym mówię, że my na dzień dzisiejszy, tak jak widać ten dom, my to robimy. Czyli my negocjujemy, my rozmawiamy, działamy na kilku rynkach i zdarza się tak też, że bo oczywiście absolwenci, którzy kończą nasze szkolenia, dostają pakiet, dostają umowy, dostają kalkulatory, ale też mają dostęp do mnie, tak? I często odbieram albo maile, albo telefony, jeżeli nie mogę tego samego dnia, to później odzwaniam. I słuchając danej osoby, która działa na danym rynku, bo ktoś zaczyna, tak więc jak zaczyna, no to ma prawo pewnych rzeczy nie wiedzieć, wszystko jest nowe. I ja wtedy wyłapując pewne niuanse mówię, słuchaj, idź tym tropem albo w tym kierunku, albo tak jak ty rozmawiasz ostatnio, nawet 3 dni temu miałem taką rozmowę, mówię, ty nie popełniasz żadnego błędu, tylko akurat ta specyfika, tam nawet nie chodziło o dokładnie rent to rent, czyli długi wynajem, tylko bardziej rent to service accommodation, ale specyfika tej grupy nieruchomości polega na tym, że landlord dlatego ci mówi nie, bo on jest związany pewną umową, tam jest umowa lizowa, umowa z bankiem i tak dalej. Ktoś mówi, a to fajnie, że na to zwracasz uwagę, tak? Bo mnie się wydawało, że coś robi nie tak. Więc jeżeli chcesz się zapisać do Ilka na warsztaty, znajdziesz się na stronie www.dobproperty.com w zakładce Rent to Rent i poza tym, że znajdziesz się na tej grupie Ilka, na jego warsztatach, to masz dostęp również do naszej grupy tutaj wspólnej absolwentów, gdzie my robimy dużo tak naprawdę spotkań integracyjnych, to już jest za free, po to robimy, że przyjeżdża masa też absolwentów już, którzy mają duże doświadczenie i tych, którzy dopiero zaczynają i jest dużo łatwiej, ludzie się wymieniają informacjami, doświadczeniem. Robimy różnego rodzaju pikniki, wyjazdy integracyjne, chodzenia po górach, więc jest piękna społeczność, którą się do dzisiaj chwalę i tak naprawdę, która daje też sens życia jakiś, tak? Bo to jest tak, świetne takich ludzi poznawać i móc z takimi obcować na co dzień. Więc z tego miejsca życzę Wam samych sukcesów. Dziękuję Ci, Irek, za zaproszenie. Ja również dziękuję bardzo i również życzę dużo sukcesów i zapraszamy. Cześć. Cześć.